Bartosz Muszyński, szczęśliwy Bartosz Muszyński, rozumiem, bo wydaje mi się, że może być knockout wieczoru już w drugiej walce wieczoru. Super, cieszę się, że pojawiły się takie opinie. Przeciwnik bardzo dobry, mocny fizycznie, wychodziłem naprawdę ze stresem, także cieszę się, jestem szczęśliwy, że mi się udało. Nic więcej. Rozumiem, że show i powiedzmy ta fizyczna strona żadna nie przerażała ciebie. Nie, już mam dosyć sporo walk na koncie. Mhm. Jestem tam dużo razy, że wychodziłem już do ringu i z większymi, mniejszymi, większej wadze, mniejszej wadze. Mhm. Nie było to jakoś tam mocno. To była kombinacja, którą ćwiczyłeś na ten pojedynek, ta, którą zakończyłeś? Powiem szczerze, czasami. Klasyka, można powiedzieć. Tak jest. Przypomnij mi, ile już masz walk na koncie w FEN? W FEN-ie jest to moja... To też druga walka, druga. Okej, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale FEN już się przymierza do rozdawania pasów również w formule kickbokserskiej. Super. Zainteresowany? Oczywiście, że tak. Najbardziej zainteresowany. Pasy to jest coś fajnego, coś prestiżowego. Każdy chce mieć brać pas. Pewnie. Fani nie zawiedli, rozumiem. Nie, duża ekipa przyjechała. Z Polkowic, ja pochodzę z Bytomia Odrzańskiego, teraz mieszkam w Polkowicach. Przyjechałem z Polkowic. A skąd pochodzisz, przepraszam? Pochodzę z Bytomia Odrzańskiego. Bytom Odrzański. Ale mieszkam teraz w Polkowicach. To jest ten Bytom koło, w sensie na Śląsku? Nie, to jest ten taki w Lubuskim. To jest inny Bytom. Okay. A tu już z Polkowic, już cała ekipa, cały mój klub, wszyscy moi podopieczni, wychowankowie przyjechali obejrzeć. Cieszę się, że ich nie zawiodłem. Ile gdzieś osób myślisz, że dla ciebie przyjechało? Nie chcę strzelać, nie wiem. Ale sprzedajesz bilety jednym słowem. Myślę, że tak. Powodzenia w takim razie. Super walka. Dziękuję. Gratuluję.